Jazz, PL. Gościem programu Drugiego Polskiego Radia jest Filip Wojciechowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pianista słuchaczy. klasyczny, pianista jazzowy. Który bardziej? Myślę, że cały czas jestem pianistą, a to, że kocham klasykę i jazz. To powoduje, że oba te gatunki muzyczne w moim życiu się pojawiają bez przerwy. No dlaczego o to pytam? Rzadko można rozmawiać z pianistą klasycznym, który brał udział w konkursie i przeszedł do drugiego etapu, który obecnie równie dobrze, równie często gra jazz. Rzadko zaraz chyba w naturze. To to <noise> prawda. To ma pan rację, że to jest dosyć taka. Pewna wyjątkowość mojej postaci, jeśli tak mogę nieskromnie powiedzieć, i cieszę się z tego, cieszę się z tego, bo moje życie jest po prostu pełne pasji, i, i można powiedzieć trochę zwariowane właśnie z tego powodu, że czasem Mozart, czasem Chopin, czasem utwór Herbie Hinkoka, czy czy własne kompozycje. Z, czasem Chopina jazzowe. Również właśnie po, po, popełniłem, ta, Tak, popełniłem taką płytę, również zresztą polskie radio ją wydało w, wspólnie z Empikiem z czego jestem bardzo bardzo zadowolony. No tych przetworzeń było, było wiele u pana, ale wróćmy myślami jeszcze do tego 1995 roku, 13 konkurs Słuchaj, e, shop... rokowy, 13, Tak 13 to jest, No to był rzeczywiście dość nietypowy, pewnie o tym za chwilę powiemy, konkurs, wielkie przeżycie dla pana wówczas. Bardzo duże przeżycie stanąć na deskach Filharmonii tak. Narodowej, zagrać utwory Chopina. Myślę, że dla każdego z nas, młodych pianistów, którzy brali udział w tym konkursie, jest to takie przeżycie, które zostawia pozytywne piętno na, na całe życie. Naprawdę ogromne, wspaniałe doświadczenie artystyczne. Powiedzieliśmy, że trochę pechowy -by był to konkurs, dlatego, że po pierwsze nie przyznano pierwszej nagrody, tak. nie przyznano też żadnej nagrody specjalnej, to prawda. co jest dość nietypowe, a nazwiska nie byle jakie. Nelson Gerner, Filip Rzuzjano, Gabriela Montero, Magdalena Lisak, no jury dość surowo podeszło tak, do tematu. i jeszcze też wspomnę o tym, że uczestników, ilość uczestników była ogromna, mhm. jeśli nie, nie nie mylę, 30? Chyba, chyba nawet 140 uczestników, tak. w drugim etapie było nas już 40, także Naprawdę taki duży przesiew. To był ogromny konkurs. Tak? Zresztą każdy, każdy ten konkurs szopanowski jest, jest wielkim wydarzeniem. No i poziom pianistów, to już nie muszę mówić, z roku na rok coraz wyższy. Aczkolwiek można czasem się zastanowić, czy ten chopin zawsze każdego z tych pianistów trafia do naszych serc. To jest pytanie otwarte. Był trochę niedosyt po tym konkursie? Po tym, w którym ja brałem udział. Tak. Oczywiście, czy z drugiej no, strony przesyt? Chopina. Nie, na pewno oczekiwania każdego z nas, uczestników, były ogromne. No, każdy chciał dojść jak najwyżej w, w, tych, w tych etapach, ale, ale wspaniałe doświadczenie, które i wszystkie obcowanie z muzyką Chopina przed tym samym konkursem prawda? ćwiczenie Chopina, ogrywanie się w, granie koncertów, no to, to, to są same plusy, same plusy. No to musiała być katorżnica, katorżnicza praca, no nie oszukujmy się. Powiem tak, że, że chyba w tym roku szopanowskim to nigdy w życiu tyle nie zdarzyło mi się ćwiczyć, co właśnie w przygotowaniu do konkursu. Pytam o to dlatego, że to był ten sam moment, w którym pojawił się Pana jazz. Czy to, było, czy to była reakcja na przeładowanie systemu nerwowego Chopinem? czy absolutnie sprawa niepowiązana? No tak, jazz był we mnie już od wczesnych lat młodości właściwie, bo, bo tata jest muzykiem, przywoził hmm. nagrania i tą muzykę połknąłem jak gdyby, natomiast yy, do konkursu już ja już grałem. Ja już grałem jak miałem chyba 18, 19 lat, to były pierwsze, pierwsze próby jazzowe, a przystępując do konkursu, miałem już 25 lat. Także ten jazz cały czas był i, i grywałem. No tak, no ale czasu. jednak 95 rok za 5 lat mógł pan spróbować jeszcze raz w konkursie, ale założył pan własne trio jazzowe. To prawda. Tą drogę pan wybrał. Tak, wydawał. wybrałem tą drogę właśnie trio jazzowego z wspaniałymi muzykami. No, nie byli jakimi. No który, tak. Z którymi pan do dziś chyba tak naprawdę? Tak, to znaczy pierwsze trio miało taką dziwną nazwę Central Heating, z którym właśnie zdobyliśmy wiele nagród w Polsce i również za granicą na festiwalach, konkursach jazzowych. To w nim grał Adam Cegielski A, czyli... i Cezary Konrad. Okay. Później, właśnie już w latach chyba 98, 9 czy 2000 założyłem już trio ponownie z czarkiem Konrada na perkusji, ale do niego dołączył. Paweł Pańta. No i tak gramy już tyle lat, od, I tak od wystąpią... 20 tego roku. I 23 lata <laughs> tak. i w takim składzie też wystąpią panowie w najbliższy piątek w cyklu Jazz.pl, tylko tak. trochę rozszerzonym. Rozszerzonym o Marcina Kajpera na saksofonie, który do nas dołączył. Również wystąpi mój brat w gościnnie w jednym utworze, Oskar Wojciechowski. I będziemy grać program z mojej najnowszej autorskiej płyty zatytułowanej View. O tym za chwilę. Na razie zawieszamy rozmowę z Filipem Wojciechowskim, który wystąpi w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Zapraszamy bardzo na ten koncert. Słuchaczom dwójki już dziękujemy. Za chwilę Jakub Kukla będzie miał dla Państwa bilety, więcej informacji oraz muzykę Filipa Wojciechowskiego. Zapraszamy do mediów społecznościowych na kanał YouTube Dwójki, gdzie ciąg dalszy tej rozmowy, w którym to m.in. zapytam Filipa Wojciechowskiego o to, czy. Nepotyzm w muzyce to coś zdrożnego oraz właśnie porozmawiamy o najnowszej płycie. Do usłyszenia. Jesteśmy ponownie w Eterze, w Wizji. Filip Ociechowski jest gościem dwójki. No właśnie, jak jest tym nepotyzmem? Bachowi to nie przeszkadzało, a jak się Panu gra z bratem? Wspaniale, wspaniale. Jak najbardziej popieram nepotyzm rodzinny. Zresztą mamy wiele przykładów wśród muzyków takich właśnie konfiguracji, prawda, że no, ten talent przechodzi z generacji, z pokolenia na pokolenie, w genach, w rodzinie, i dlaczego tego nie kultywować i, i, i wspólnie nie muzykować? Panowie wybraliście obydwa instrumenty harmoniczne, fortepian i gitara. Tak. A brat zawsze był bardziej w stronę jazzu, czy też od klasyki zaczynał? W stronę jazzu, natomiast brat grał na fortepianie przez 8 A. lat ale jednak stwierdził, że no, byłoby nas za dużo tych pianistów i, i, i wtedy pokochał tą gitarę i już tak zostało. Brat Pana zaraził jazzem, czy to samoistnie się zaraziliście? Brat jest młodszy ode mnie i ja pierwszy byłem właśnie A, przez tata zainfekowany, zainfekowany, tak zainfekowany, jak przybył, tak. przybył z nagrania ze Stanów, no to pochłaniałem każdą, każdą płytę. No to właśnie powiedzmy o tym albumie, na którym pojawia się Pana brat. Też, tak, też te się pojawia, w jednym jest solówka, w jednym literowa, utworze. Tak, tak. też jeśli mogę nadmienię Album gości View. specjalni. Tak, Anna Mariopek również tak. w jednym utworze i Gary Gutman na Fliegerhornie, no i przede wszystkim jest specjalny, gwiazda. specjalny gość z Ameryki, Bob Mincer na saksofonie, który gra w pięciu utworach. No to jest chyba pierwszy raz, kiedy ten saksofonista gra z polskim muzykiem. To prawda, to pierwszy, prawda. Pierwszy, pierwszy, pierwszy taki projekt, także byłem bardzo szczęśliwy, gdy, gdy się zgodził i, i moment, gdy przysyłał mi nagrania, to był dla mnie jeden z najszczęśliwszych, jak zakładałem słuchawki i mogłem posłuchać. A czy zdanie to się odbywało? Tak, tak. Tu muszę w ogóle przyznać, tego nie słychać. Bardzo się cieszę, że pan to dostrzegł, bo wielu muzyków też to mi powiedziało, ale to świadczy o kunszcie Boba Wincera, tego, jak dopasował się do klimatu, do mojej muzyki, bo to, to są moje utwory, no wspaniale to zrobił. No jest to tak doświadczony muzyk, że to przeważyło to doświadczenie, no i muzykalność jego ogromna. Także byłem ogromnie rad, że, że nie słychać tego. My w studiu, oczywiście, grając bez niego, musieliśmy sobie wyobrażać, co on zagra, ale. Kochamy jego grę wszyscy, więc znamy jego płyty, więc było łatwiej pod tym względem. A wyobrażaliście sobie, że tak będzie to brzmiało, czy to przerosło Wasze oczekiwania? Nie, to przerosło. I, i rozmawiałem z paru saksofonistami, którzy znają, można powiedzieć, każdy jego lick, każdą nutę, którą grał. Mówi, słuchaj, no tutaj rzeczywiście coś się z nim stało. Jakby odmieniony bomb Mincer, tak, no, to był komplement dla mnie. A jak zareagował na pana kompozycję dla niego? Powiem, Bytykowaną że naprawdę mówię. pięknie. Blues for Mincer. Yeah. i for Mincer. I pięknie przechowuję te e-maile jako prawie relikwie. Tych, tych jego komplementów na temat moich utworów. Także miałem radość właśnie jako kompozytor, że ta muzyka mu się, mu się spodobała. Zresztą wysłałem mu takie sample na początku, jakie to będą utwory i wtedy odpisał właśnie, że, że bardzo mu się muzyka podoba, także z przyjemnością nagra. Wracając do takiej dychotomii w Pana życiorysie, do, z jednej strony muzyki poważnej, z drugiej strony do muzyki jazzowej. Jak Pan zmienia się w te dwa gatunki? No to, raz w pięć. Kameleon. kameleon. Tak, tak, kameleon. No właśnie, nie będę pytać Pana badania naukowe, a o empirię. To. Czy jak zmienia pan te gatunki, to czuje pan, że pana mózg w inny sposób pracuje, kiedy pan improwizuje albo szlifuje swoją interpretację muzyki poważnej? Jak to, to wygląda? To jest dobre pytanie. Powiem tak. Oczywiście, gdy gram jazz, to jest ten ogromny obszar tej, tej wolności wypowiedzi w postaci improwizacji, prawda, więc ten proces jest niesamowity. Gdy gram muzykę poważną, to na pewno skupienie moje nad, nad programem, który mam zaprezentować publiczności, czy to jest koncert z orkiestrą, jako solisty, czy, czy recital, to jest zupełnie inny. W garderobie nie pozwalam sobie na jakieś rozmowy przed występem, jestem bardzo skupiony cały dzień. Natomiast gdy gramy koncert jazzowy, jest śmiech w garderobie z kolegami, zabawa, można powiedzieć, bo za chwilę będzie ta, ta zabawa na, na scenie. Także to jest ciekawe. Tutaj, o tę te energię bardziej chodzi tak, wtedy. Tak, in, in, inna energia, inny rodzaj skupienia, a muzyka jest jedna, oczywiście grając jazz staram się przenosić swoje doświadczenie pianisty klasycznego, grając na tym pięknym instrumencie I, i jak również grając klasykę, ta jazzowa wiedza pozwala mi często nie popełnić jakiegoś błędu, że nagle jakaś zaćma pamięciowa, bo bardzo pomaga ta wiedza o harmonii i postaram się to wybrnąć to, z błędu. Wybrnąć właśnie. Te oba... Zdarzyło się panu kiedyś, że tam coś się zapomniało. Oczywiście, że się zdarzyło. To każdy, każdy, każdy z członków. Ktoś zauważył? Czy nie? Myślę, że no, specjaliści pewnie zauważyli, no. ale. ale zdarzyły się takie rzeczy pewnie. No tak, to ci bardzo ciekawe, że może Pan przekładać te doświadczenia z jednego gatunku w drugi. Mówił Pan przed rozpoczęciem nagrania, że będzie Pan występować z koncertem Demol Mozarta z własną kadencją tak, jest jazzującą. Tak, otrzymałem taką właśnie propozycję bardzo ciekawą z operą kameralną występującą na instrumentach dawnych i też będę grał na instrumencie z epoki. Nagram dwa koncerty Mozarta i Kadencje będą moje, własne, także jestem bardzo podekscytowany tym projektem. To już, to już w lipcu, myślę, że będzie, nastąpi w lipcu to nagranie. Ja jestem ciekaw, jakby taki jazzowy koncert zabrzmiał na fortepianie historycznym. O! Podwójna repetycja. To by było bardzo <grym> ciekawe. I na wielkie wyzwanie też dla, dla pianisty, oczywiście. Zapraszamy na koncert w okay. piątek, wtedy usłyszymy materiał z płyty View, View. rozumiem. Tak, tak, to będą moje kompozycje i wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam. Słuchacze polskiego radia, drugiego programu, no i wszystkich portali. Z, z, Powiedzmy filmikowym. jeszcze, bo nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało. Kto z Panem wystąpi w piątek w studiu strzy polskiego radia, Warszawie? Paweł, Pańta Kontrabas, Cezary Konrad, Perkusja. stałe Tak, Marcin Kajper, Saksofony, bo sopranowy i tenorowy. I gościnnie, tak jak wspomniałem, w jednym tworze mój brat, Oskar Wojciechowski. Filip Wojciechowski był gościem programu Drugiego Polskiego Radia. Dziękuję bardzo, zapraszamy Dziękuję do cyklu Jazz.pl w piątek o godzinie 18 w S3 Polskiego Radia na antenie dwójki, ale też i w streamingu na Facebooku i YouTube naszego programu. Do zobaczenia, do usłyszenia.